A jak ci mówią, że sezon kryzysowy wielkich, wielkich polskich drużyn, Lech, Legia, Raków, Pogoń, była słabość, wykorzystaliście to? Ich słabość? Ich słabość, wasza siła? Nie, Jagiellonia była najlepszym klubem. Koniec. Najlepszym klubem, graliśmy najpiękniejszy futbol, strzeliliśmy najwięcej bramek od czasów, nie pamiętam kiedy. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który był mistrzem Polski, zdobył Super Puchar Polski, zdobył także Puchar Polski. Trudno takiego prezesa znaleźć w gronie polskiej piłki. Wojciech Pratkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Partnerem programu jest marka Philips, producent wielofunkcyjnych trymerów Multigroom do twarzy, ciała i włosów. Takiego, jak widzicie u nas w studio. Prezes Jagiellonii Białystok, dzień dobry panie prezesie, witam Wojtku. No powiedz, czego jeszcze nie wymieniłem w twoim szybkim, ekspresowym CV. Jako prezesa, tak? Bo tak pamiętajmy, jest, sport drużynowy, piłka nożna i koszykówka, bo tutaj też udało mi się jako prezes medal zdobyć. No co, mistrzostwo pierwszej ligi, Puchar Polski, dwa super puchary, mistrzostwo Polski z Jagiellonią, mistrzostwo pierwszej ligi ze Startem Gdynia w koszykówce, mistrzostwo Polski juniorów z Arką Gdynia, wicemistrzostwo Polski juniorów z Arką Gdynia, przy czym to mistrzostwo Polski, powiedzmy, jest naciągane, bo byłem 3 dni prezesem dopiero. No ale zawsze poszło na twoje konto, co? No, to można tak powiedzieć, po takich ty i wystarczy, co? Właśnie mógłbyś teraz wspominać z pozycji fotela, w którym siedzisz na przykład i analizować innych. Nie, to już fajnie to wygląda, jak żeśmy teraz sobie to wymienili na co dzień, oczywiście o tym nie pamiętam i te medale, to oprócz tych głównych, czyli Puchar Polski i Mistrzostwo Polski, to mam w swojej tajemnej szufladzie schowane, ale nie, są wyzwania zupełnie innego kalibru teraz przede mną, przed Jagiellonią, przed całym środowiskiem wokół Jagiellonii, przed właścicielami. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną i walczymy o coś więcej, czyli o Europę. Nie było obawy, że wchodzisz w bardzo hermetyczne środowisko, takie, gdzie się nawet język jest troszeczkę inny. Wiadomo, dla ciebie to chyba nic było. Dla mnie już to nic nowego. Dla ciebie to już nic nowego. Dla mnie już nic nowego. Chociaż na początku myślałem, że ktoś sobie ze mnie żarty rzeczywiście stroi, ale dzisiaj to już traktuję to naturalnie. Chociaż nie jest to aż tak częste i oczywiste, jak sobie czasem tutaj dopowiadamy i żartujemy, ale pojawia się w takiej potocznej mowie. Środowisko hermetyczne, mówisz. To wtedy, kiedy zostałem. Tak, wtedy, kiedy przychodziłem, to na pewno był taki moment, kiedy dużo słyszałem, wiadomo, Wojtek Strzałkowski, bo to z nim rozmowy były, kiedy zanim trafiłem do Jagiellonii, czyli przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz klubu. To on mnie skautował, ja skautowałem środowisko wokół Jagiellonii i sporo było tych głosów mówiących o tym, że ten akcjonariat jest dosyć mocno rozdrobniony, gdzie każdy z tych panów delikatnie ciągnie szelki w swoją stronę. Okazało się to nieprawdą. Byłem niesamowicie pozytywnie zaskoczony tym, jak to środowisko ze sobą współpracuje. Oczywiście są pewnego rodzaju tarcia na radach nadzorczych czy na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, ale tutaj mocno, że tak powiem, szable w dłoni dzierży właśnie Wojtek Strzałkowski jako przewodniczący i świetnie tym zarządza. Wydaje mi się, że szybko znaleźliśmy taką nić zaufania, rada, właściciele do mnie, ja do rady i mnóstwo rzeczy udało nam się razem zrobić, bo no, to, tak jak powiedziałem na początku, to jest gra zespołowa. No tak, ale wiesz, Jagiellonia kojarzyła się z mocną osobowością prezesa Cezarego Kuleszy, prawda? Który był tam i szefem, i akcjonariuszem, i trochę dyrektorem sportowym, czasami trenerem, pewno tam w szatni go można było też spotkać, ale raczej jako motywator niż szkoleniowiec. I osoba też Agnieszki Syczewskiej, którzy oni właściwie zarządzali tym klubem, nagle wchodzisz w nowe rozdanie, tak? Musisz budować od początku struktury, czy je lekko przerabiać, czy też poszukać po pierwsze dyrektora sportowego, którym się okazał Łukasz Masłowski. Chwalony by chyba bardziej o ciebie, ale to nie masz pretensji. Nie mam. To jest wielka satysfakcja, jeżeli ludzie, z którymi się udaje współpracować, wykonują super robotę, to znaczy, że scouting na dane stanowisko był trafiony i dobrze firma prosperuje i ten fragment przynajmniej idzie w dobrą stronę. Trafiłem do Jagiellonii w dość trudnym momencie dla klubu. Chyba nawet na tamtym etapie nieuświadamianym w Białymstoku, czyli takiego zakrętu i sportowego, co było bardziej wyraźne, bo było widać, jak tabela wygląda, i coś, co było mniej widoczne dla kibiców i dla osób spoza klubu, czyli zakrętu finansowego, a to się wiąże też z jakby swobodą funkcjonowania organizacji jako takiej.
Jakoś tak w życiu mam, że trafiam do klubów na zakrętach finansowych, także tutaj też to nie jest świetny moment, no bo fajnie jest przyjść, być tym dobrym wujkiem i trochę porozdawać karty, zrobić podwyżki, budować atmosferę na zasadzie jest dobrze i mamy kupę pieniędzy i spróbujmy teraz zrobić coś wielkiego, tylko wejść do klubu, do firmy i pokazać, że jest niezbędna restrukturyzacja. Każda restrukturyzacja no, wiąże się z ofiarami w jakiś sposób. Pewne zmiany wiążą się z frustracją. Czasem frustracja wiąże się z agresją. Masz opinię, że ty umiesz liczyć pieniądze i dobrze liczysz się. Bo... Tak, zebrałem. Mi się wydaje, że dodawać się ale, nauczyłem dość wcześnie. W twoim przypadku to jest kwestia tego, że wyraża się to z szacunku, że wydajesz czyjeś pieniądze? Zdecydowanie. Zdecydowanie. To jest kluczowe, że w żadnej z instytucji nie byłem udziałowcem. W Arce byłem udziałowcem, ale już nie byłem w zarządzie. Aha, to była odwrotna kolejność, ale zarządzam czyimiś pieniędzmi, więc ta odpowiedzialność jest podwójna. No poza tym mam świadomość, że wiem, jak rynek funkcjonuje. Może te kilkanaście lat temu byłem bardziej naiwny, dzisiaj już jestem mniej naiwny i wiem, jak mocno odarty z romantyzmu jest futbol i jak tutaj trzeba popracować. Nie wszystko wychodzi. Tak? No, jak się siada do negocjacji, no to jak już się siada, tak, to znaczy, że próbujemy znaleźć, przynajmniej zaczepiliśmy się i teraz szukamy jakiegoś rozwiązania. Masz opinię Twardziela, jedna z historii, która cię dotyczy, a właściwie która była, pewno to potwierdzisz. Negocjujesz kontrakt z pewnym piłkarzem i on mówi, dobrze, ale w niecieczy dają mi 10 tysięcy więcej, a ty miałeś powiedzieć, powiedz o swojej żonie, będzie mieszkała przez następne 2 lata w niecieczy. W całym szacunku dla państwa Witkowskich, tego dzielnego klubu, a nie w Białymstoku. No ale to żadne, dobry nie trzeba być twardzielem, tylko wskazać racjonalny argument. No bo piłkarz przychodzi, rozmawia rzeczywiście, a potem dostaje po łbie od żony. Gdzieś ty mnie wysłał, mamy 3 lata tutaj siedzieć. Pewien piłkarz po wielu latach przyznał rację. To akurat nie moja sprawa, sprawa mojego brata, którego ściągał do Wisły Kraków. Do tej wielkiej Wisły z Kasperczakiem. A on tak twardo negocjował, że on musi mieć, no nie pamiętam ile, powiedzmy 20-30 tysięcy dolarów rocznie więcej. No i w pewnym momencie, wiesz, prezes po drugiej stronie, to idź gdzie iść. No i nigdzie nie poszedł i po latach przyznał mi, że nie dość, że nie zarobił tyle, jak mógł zarobić, to jeszcze nie wypromował swojej osoby jako piłkarza. Z Wisły łatwiej było mu skoczyć na zachód czy na południe do innego klubu, prawda? No słuchaj, na tym polegają negocjacje, że gdzieś jest ta bariera taka nieprzekraczalna i czasem jest to spora kwota, tutaj mówisz 20-30 tysięcy, to wydaje się to... W skali roku, no okej, ale działa na wyobraźnię tak czy inaczej, ale zdarzają się negocjacje na poziomie oczywiście bardziej juniorskim, gdzie pójdzie o 500 zł i to w jakimś filmie było, już nie pamiętam, Laskowik chyba mówi, a poszło ci o głupią stówę, czyli tak. Temat upadł, a poszło ci o głupią stówę, to bywa, że tematy upadają o głupią stówę czy o głupie 500 na poziomie juniorskim i trudno później powiedzieć, kto bardziej żałuje, ale z perspektywy czasu widzę, że w większości tym zawodnikom kariera nie poszła dobrze. Bo co mnie odrzucało, że jeżeli na poziomie, kiedy klub daje wszystko tak naprawdę, całą infrastrukturę, trenerów, zawodnik ma na razie do udowodnienia, że on umie 3 razy prosto kopnąć piłkę, a oczekiwania finansowe rosną, a najgorzej jeszcze jak z tyłu rodzic zaczyna już liczyć pieniądze, i zakładać, że za 2 lata on będzie żył z tych zarobków syna. Syn i jego wnuki. To jest pierwszy krok do przepaści i nie kojarzę. Okay. Nie kojarzę, żeby któregoś z tych zawodników kariera się dobrze potoczyła. Czyli oczekiwania zbyt duże już na starcie. Ale idziesz, siadasz do takich negocjacji mądrzejszy, o nie wiem, o radę nadzorczą, o doradztwo dyrektora sportowego i trenera. To nie jest tak, że rozgrywasz swego pokera, a propos, podobno lubisz pograć w pokera i tego traktujesz to jako partię pokera. Takie rozmowy, nie wiem, z agentem, z prezesem innego klubu, czy z samym piłkarzem? Nie, no traktuję jako biznesową rozmowę, gdzie mamy wspólny cel. A pokerek to jest pokerek? Poker to jest poker. Jeszcze tylko, żeby ktoś źle nie zrozumiał. Poker w wersji turniejowej, gdzie jest potrzebna strategia na dłuższym dystansie. Gra keszowa mnie nie interesuje, bo nie umiem. To jest zupełnie inna dyscyplina sportu. Szlachetnie bym powiedział, że rozgrywa swoje szachy, no ale zostawmy szachy, szlachetną grę. Mało kto pamięta, o plebejskiej piłce, co? Tak, mało kto pamięta, że szachy istnieją, a karty się pojawiają na pierwszych stronach i dobrze, tego pokera sportowego trzeba promować, bo na razie wpadł do jakiejś tajemnej szuflady, do której nikt kluczyka nie ma. No ale okej, to jest sprawa zupełnie na boku. A teraz jak na przykład nie zakontraktowaliście Musiałowskiego, był pokerek duży czy też?
Nie, Łukasz Masłowski wypowiadał się publicznie na ten temat. Ja nawet nie byłem zaangażowany w te rozmowy. Bodaj rok temu była próba z przekonania zawodnika, żeby karierę, kolejne kroki zrobił w Polsce, bo w Liverpoolu przyklejono do niego łatkę takiego wonderkida, ale poza tą łatką jeszcze niewiele się pojawiło, oprócz kilku filmików na YouTubie, gdzie przeszedł dwóch czy trzech rywali. Już te czasy, kiedy scouting z YouTuba funkcjonował w Polsce, to już dawno mamy za sobą, także ten wywiad środowiskowy i sportowy był dużo obszerniejszy, więc te warunki, które zawodnikowi zostały tutaj oferowane, ale też rozwój kariery i szansa dla niego na rozwój, były takie, że zawodnik nie był tym zainteresowany. Zresztą z tego, co pamiętam, chyba powiedział, że krok do ekstraklasy byłby krokiem wstecz dla niego, wobec czego szukał innych kierunków. No i jest na Cyprze, teraz w Omonii. No ale każdy sobie sam wybiera karierę. Kiedyś ci to opowiadam, nawet na zgrupowaniu młodzieżówki mówił, że nie czuje się gorszy od Salaha. I to jest kwestia tylko, widzi mi się Klopa, że nie stawia na niego. No ale zostaw młodego człowieka, może... Nie, taka buta, pewność siebie jest naprawdę dobre, ważna. Wiesz? To jest bardzo ważna i takiego buziaka w drużynie dobrze to mieć. Lubię, tylko jest gdzieś jakiś taki element przyzwoitości, zdrowego rozsądku, no i czasem smaku i wyczucia po prostu miejsca i czasu. Jak mówisz, wonderkid przychodzi, to mówić oprócz pieniędzy, których chce, no każdy chce dobrze zarabiać. To na przykład mówi, dobra, gwarancja gry w pierwszej drużynie, nie wiem, gwarancja stałego miejsca w kadrze. Nie ma możliwości, żeby coś takiego zagwarantować. Nie wrzucisz tego do kontraktu. Nie ma możliwości. Drużyną zarządza trener, a nie prezes, ani dyrektor sportowy. Oczywiście my pracujemy jako team i sporo rzeczy konsultujemy, dyskutujemy, ale na samym końcu to jest odpowiedzialność trenera, jaka jedenastka wyjdzie, w jakim systemem zagra, co było ćwiczone na treningach i to jest tak ważne, bo to wszystko emanuje później na funkcjonowanie akademii. No ale to już jest jeszcze kolejny element. Także wpisywanie do kontraktu. Czy jak złamie nogę, to też ma grać, ponieważ ma wpisane? No to już dajmy. Zostawmy to ubezpieczenie. Absurdalny przykład, no ale to może do tego doprowadzić. Tak, w Jagiellonii podać nie wtrącasz się do sportu, to rozumianego w sensie pierwszej drużyny, szatni, jakichś takich historii dotyczących bieżącego prowadzenia drużyny. Rozmawiamy sporo. Oczywiście nie wchodzę do szatni. Wiem, są różne szkoły, są prezesi, którzy z tą szatnią żyją na co dzień. To się zmieniło akurat o 180 stopni, bo Cezary wchodzi. Czarek tak, Czarek lubią, ale to nie ma dobrej, złej szkoły. Po prostu jak się ktoś z tym dobrze czuje. Drzwi do mojego pokoju z kolei dla zawodników, dla sztabu są zawsze otwarte i korzystają z tego zawodnicy i o różnych sprawach, nie tylko sportowych rozmawiamy, bo pamiętajmy, to jest łącznie to jest około 40 facetów. Ja zawsze mówię, na wysokim testosteronie tam buzuję, tam się różne rzeczy wydarzają czasami z przykrymi konsekwencjami i w takim kryzysowym środowisku trzeba funkcjonować i pomagać nie tylko firmie, ale czasami jednostkom. Tak, tak. A powiedz, ile w tym jest prawdy, że nie do końca byłeś entuzjastą zatrudnienia obecnego trenera? To nie tyle... Miałeś dystans, czy raczej, wiesz, ja też patrzyłem na to z boku, młody człowiek, bez nazwiska, sorry, każdy kiedyś zaczyna bez nazwiska, asystent Ireneusza Mamrota i nagle Jagiellonia, wielki klub na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, z szacunkiem, bierze człowiek, po Piotrze Nowaku, no, nazwisko... Po Maćku Stolarczyku. Po Maćku jeszcze, przepraszam, Stolarczyku. No ale Maciek Stolarczyk, Piotr Nowak, więc tak. Ludzie z, powiedzmy, z wyższej półki, przychodzi człowiek, który robi na końcu mistrza Polski. Słuchaj, to było tak, że dyskutowaliśmy z Łukaszem Masłowskim o różnych rozwiązaniach, jeszcze jak Maciek prowadził drużynę. Wiadomo, że plan B i C przygotowuje się, kiedy plan A jeszcze funkcjonuje. Licz na najlepsze, ale szykuj się jak na najgorsze. I różne tutaj koncepcje nam się pojawiały i uczciwie przyznaję, to Łukasz przekonywał mnie do tego, żeby mocniej się zainteresować i pochylić nad kandydaturą Adriana. Zresztą taka jest rola dyrektora sportowego. Po to go zatrudnia, żeby on mnie przekonywał do transferu nie tylko trenera, bo tu mówimy akurat o trenerze, ale też właściwie każdego zawodnika. Dlaczego, kto, jak. Potem ta finansowa część, to spada prawie w 100% na mnie i te rozmowy ja prowadzę, ale to musi się
trzymać kupę za przeproszeniem i się trzyma. I się trzyma. I tak samo, jeżeli mówimy o Adrianie Siemieńcu, to Łukasz dosyć mocno mnie, że tak powiem, śrubokrętem dźgał pod żeberko, żebyśmy się nad tym, nad tą kandydaturą zastanowili. I tych argumentów jakby przybywało, przybywało, jedna, druga, trzecia noc i tak kiwamy sobie głową. Wypaliło, chyba idziemy w tę stronę. Teraz łatwo to ocenić. Nie, wiem, tak, wiem. Teraz łatwo to ocenić. Ta decyzja była podjęta w sytuacji no, kryzysowej, trudnej dla klubu, ale ona się broniła merytorycznie. Ona się broniła merytorycznie i ktoś mówi, dobra, wzięliście się Siemieńca, bo mieliście kłopoty finansowe i pewnie mało kosztował. Akurat to nie był argument. Naprawdę to nie był argument. A dobrego trenera pieniądze by się znalazły. No, tak dobrego jest. W sensie... No, markowego, powiedzmy, który nie gwarantowałby niczego więcej, oprócz tego, że ma doświadczenie, które oczywiście, powiedzmy, można przed danym zdarzeniem ocenić, że dają większe szanse na sukces, ale oceniliśmy, że jakby merytoryka, doświadczenie, już brak procesu adaptacyjnego, bo przecież Adrian zna ten klub od podszewki, jest trenerem rezerw, powoduje, że jego szanse właściwie się wyrównują z markowym trenerem. I też no to kwestia osobowości. Osobowości. Mamy fajnego człowieka, sympatycznego, otwartego. Poszło. Poszło, zaskoczyło mistrz Polski. A powiedz, jak patrzysz, troszkę mu się zmieniło, czy nie? Nie mówię o tobie, bo jako prezes klubu, ale ty miałeś sukcesy. Mistrz pierwszej ligi, super puchar, spokojnie. To nie ja, pamiętaj, to kluby miały, które prowadziłem. Nie, także... wiem, ale no, gdzieś tam mało cegiełkę dołożyłeś. Czy pytasz, czy Adrianowi coś się zmieniło? Tak. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Są takie momenty, gdzie się tak zaczynam lekko uśmiechać, ale potem się okazuje, że to nie, że fałszywie odebrałem, że tak sobie żartujemy czasem w rozmowach i w różnych pozach między sobą. Wielką sympatią darzę Adriana i szanuję to, że on szanuje klub za to, co dostał. Mógłby dzisiaj nosić głowę wysoko podniesioną i nos, bo on poukładał te klocki, on doprowadził do mistrzostwa. Ale z pokorą podchodzi do tego i wielokrotnie też medialnie powtarzał, że ma świadomość braków, jakie są w jego warsztacie, że on się cały czas uczy. Ta budowa wymaga ciągłego dokształcania się, bycia otwartym, zarządzania szatnią. No dzisiaj trener nie jest od ustawiania pachołków i gwizdania w gwizdek i biegania ze stoperem, tylko to jest nawet, human resource manager tak naprawdę. A nawet nie od budowania tężyzny fizycznej, czyli takiej zwykłej pary na mecz. No nie, to jest... Ale to jest, tak jak się mówi o tenisie, że to jest mental game, no to właściwie każdy sport to jest mental game, a u trenera to jest kluczowe. On ma swój mental tak ustawić, żeby to emanowało pozytywnie na drużynę. Adrian to ma. Słuchaj, kiedy uwierzyliście, że możecie być mistrzami? Znaczy, mogę mówić za siebie. Ale tak, mów za siebie. No. Mecz ze Śląskiem 3-1 w rundzie rewanżowej. A i wtedy bierzemy? Wtedy tak mi zaświtało, że cholera, możemy to zrobić, bo utrzymywaliśmy przewagę punktową. Trochę mi nogi zmiękły w Gliwicach. Setka Marczuka niewykorzystana? Nie. W Gliwicach przedostatni mecz Amejo strzela bramę życia. Tak. Przegrywamy 0-1, a Śląsk chyba wtedy wygrał. Z Pogonią. Z kim Marczuk tak miał sytuację? Nie, Marczuk miał z Pogonią. Z Pogonią tak. Na 3-2 wykładka, ale okej, to było. Nawet zdarza się. Przekonany o to pudło, które Jagiellonia... Pozbawi Jagiellonii mistrzostwa, tak? To bez przesady. To mecz z Piastem, wydaje się, ta bramka Jesusa, to już chyba był około 90 minuty. Jak on to strzelił, to już wiedziałem, że jesteśmy mistrzem. To, że z Wartą wygramy i tu się pomyliłem. Mówię, no i Raków to nie zgubi punktów ze Śląskiem, co się okazało nieprawda. Także na sam koniec się okazuje, że ta bramka Imaza. Wiadomo, to sezon to jest 30 kilka meczów i tych sytuacji były tysiące, które składały się na wynik, ale tak emocjonalnie człowiek podchodzi, ta bramka Imaza dała na mistrzostwo. Kiks Klimali nie dał mistrzostwa Śląskowi, teraz w Śląsku mogą powiedzieć. Teraz możemy tak analizować. Tak, każdą sytuację po sytuacji, a na samym końcu wygrywamy mistrzostwo różnicą jednej bramki w bezpośrednim starciu ze Śląskiem. Tak. Rzeczywiście. Wariacki sezon. Wariacki sezon, a jak ci mówią, że sezon kryzysowy wielkich polskich drużyn, Legia, Raków, Pogoń, była słabość, wykorzystaliście to, no ale na tym polega sport, prawda? Ich słabość? Ich słabość, wasza siła? Nie
wiem. No, prowokuje cię do pokazania, że no... Ja po pierwsze nie wiem, nie, do której kamery się przepraszam. No tutaj, tu. Do mnie. Nie, Jagiellonia była najlepszym klubem. Koniec. Najlepszym klubem, graliśmy najpiękniejszy futbol, strzeliliśmy najwięcej bramek od czasów, nie pamiętam kiedy. Wojtek Kowalczyk, podoba mi się ten tweet i chyba sobie zapisałem w ulubionych, że mistrzostwa w tym roku zdobyły trzy najpiękniej grające drużyny. Argentyna, Hiszpania, Jagiellonia. To bardzo miłe. Wszędzie są Latynosi. Jakby nie wszędzie powiem, są Latynosi, tak, tak. No tak, 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 tak. Ale powiedz mi, nie ma czegoś takiego, nie jest niebezpieczne. Czasami rozmawiam z prezesami, menedżerami, że jak się zrobi taka porządna kolonia obcokrajowców w drużynie, to nie zawsze jej dobrze na to wychodzi. Czyli, to jest prawda. Właśnie, jak to trzeba regulować? Oczywiście pytanie do Siemieńca, ale chwilowo go nie ma, bo jest zajęty pracą z pierwszą drużyną. No to już jest strategiczne zarządzanie, nawet nie tyle przez trenera, ale chociażby przeze mnie i przez Łukasza Masłowskiego szatnią, bo wiemy, że taka szatnia international na poziomie, powiedzmy, Realu i potężnych klubów, no to po prostu jest to siła tych piłkarzy, którzy klub pociągnął i nie ma znaczenia, czy tam gra w nich Krajan z Anglii, ale mogą pociągnąć w górę i... W naszych realiach niestety... Ten profesjonalizm jest na krzywej idącej w górę, ale czasami potrafi się zebrać grupa zawodników, którzy po prostu nie czują tej chemii, tej jedności ze społecznością lokalną, jakby tej misji klubu. Oni po prostu przyszli zagrać swoje, odebrać swoje czeki i ruszać dalej. I łatwiej oczywiście w tym momencie trenerom zarządzać grupą Polaków, no bo ich perspektywy rozwoju w takim momencie się mocno zawężają, jeżeli taki sygnał by poszedł w świat, szczególnie w Polskę, a taki zagraniczny zawodnik za przeproszeniem ma trochę... Ale wprowadzacie... tylko mówimy o marginesie. Tak, generalnie tak, tak. To zupełnie inaczej funkcjonuje. Wyciągnęliśmy złe przykłady, a tych jabłek dobrych jest dużo większość. Bierzesz takiego nenę, prawda? Tak. Zachęcasz go, czy Łukasz Masłowski zachęca go garzą, zachęca go ambicjami klubu. Potem co, idziesz w Białystok, pokazujesz mu Białowieżę, jedziecie do Praśla. Nie wiem, szukam takiego magnesu, który sprawi, tak, chcę tu być, nie będę się nudzić, bo znam przykłady, że ludzie grali w Rosji, nawet Portugalczycy, w wielkich klubach moskiewskich i w listopadzie, kiedy była godzina trzecia, po południu było ciemno, nie można było nigdzie wyjść, to wyli i zrywali kontrakty i uciekali. Nie da się tak. No, masz wielu chłopaków, którzy jadą do Arabii czy do Emiratów za potężne kontrakty. Kontrakty podpisują 2-3-letnie za duże garze i się okazuje, że wytrzymują pół roku i rok i też uciekają, tak? I mówią, te pieniądze nie przykrywają takiej prozy dnia, która jest dla nich nie do przyjęcia, nie dla nich lub dla rodzin. Nie porównuj się zarabią, ani te pieniądze, ani tak gorąco. Ale mechanizmy są podobne, a wydaje mi się, że mamy sporo atutów. Poza projektem sportowym, to jest kluczowe, tak? Pokazujemy, że Jagiellonia może być trampoliną dla zawodników. Każdego sezonu sprzedajemy młodych polskich chłopaków, których kariera okazuje się, że w Jagiellonii dobrze się potoczyła. Mamy zapytania dotyczące zawodników, którzy dołączyli do nas rok temu, dwa lata temu i są starszymi zawodnikami jak Pululu, Nene chociażby. Cały czas Jesus wzbudza zainteresowanie i Mas i jeszcze paru innych. Więc to też jest ważne w rozmowach z menadżerami. Nie jesteśmy już anonimowym klubem. Znaczy już, Jagiellonia nigdy nie była anonimowym klubem, ale teraz po mistrzostwie, no to szybko w kajcikach menadżerów wyskoczyło, jeszcze, w kraju Polska jest klub Jagiellonia. Jeszcze tylko Jagiellonia. W Białymstoku, ale to marzenie Michała Probierza. Tak, no ale coś podobno się dzieje. Tak, to się, tak, coś się dzieje. Tak, chyba prezent Mignęło mi gdzieś w mediach społecznościowych, że zostały jakieś dokumenty podpisane, także mam nadzieję, że za parę lat rzeczywiście, kiedy Liga Mistrzów będzie codziennością w Białymstoku, te samoloty będą lądować. Dobra deklaracja. Lądować. Ale dojazd z Warszawy jest całkiem przyzwoity. Bardzo dobre. Tak, teraz właśnie pozwoliłem sobie przemieścić się. 2 godziny jestem na miejscu, także... Spokojnie. Także to już nie jest ten moment, kiedy rzeczywiście czy Czarek Kulesza, czy Michał Probierz trochę nosami kręcili na te przejazdy zawodników, i czy też Europa, jak przyjeżdżała tutaj z Warszawy do Białegostoku, tą drogą poprzednią się jechało fatalnie.
Dzisiaj komfort, wskakujesz w autokar, 2 godziny jesteś w Białymstoku, to czasami w dużych miastach przez korki, żeby się przebić, przechodzi, upływa więcej czasu. Niektórzy złośliwi nawet mówili, zobaczcie, Czarek tyle lat, od zawsze w Jagiellonii, Michał Probierz też tyle lat, teraz mieszka obywatel Białegostoku, mm-hmm. A przyszła ekipa z zewnątrz, Masłowski, Prytkiewicz, Siemieniec i proszę, mamy mistrza. Klub potrzebuje takiego, nie powiem resetu, ale takiego odświeżenia, takiego spojrzenia z zewnątrz? Co jakiś czas, ja wiesz, bo... Wiesz, gdyby to była recepta na wszystkie bolączki, to by wszystkie kluby teraz wypieprzyły ludzi, ludzi, którzy teraz zarządzają klubami i ściągnęli, po prostu byśmy się rotowali. Ale wiesz, Wojtek, na czym to polega? Ale wiadomo, że... No wiadomo, że to tak to nie działa, ale takie świeże spojrzenie na pewno pomaga w pierwszym kroku, ale ten krok może trwać rok czy nawet 2 lata, ten pierwszy. Później niestety, tak jak już na tym łapie, audytu, tak przychodzę i patrzę. Tak, przychodzę, trochę audyt, trochę badam. Te rutyny mnie nie interesują, bo ich jeszcze nie znam, więc pewne rzeczy, które funkcjonowały, mogę ocenić przez pryzmat tego, jaką ja mam optykę i ponieważ jestem od zarządzania, to mogę podjąć decyzję w związku z tym, jaką optykę mam i jak oceniam daną sytuację. Po jakimś czasie człowiek, ja się też na tym łapię, że niestety wpada też w rutyny. Dlatego ja pracownikom swoim mówię, przychodźcie, kopcie mnie w tyłek, prezes, kurczę, może by jednak inaczej niż ty to próbujesz zrobić. Czasem mnie przekonają, czasami nie. Ale to takie odświeżenie i wejście trzeciego oka, które zbada sytuację, ale wejdzie w nią tak emocjonalnie, no bo to nie da rady. Ktoś mnie też pytał, czy ja kibicuję Jagiellonii. Zapytał, no ludzie, komu, no co to jest za wariackie pytanie w ogóle? No to tak. Chwilę potrzeba, no to już jesteś, płyniesz z tymi ludźmi, którzy ci ufają. I w drugą stronę wiem, że nikogo nie oszukałem. No to jest wspólny projekt społeczny. Ale raz na jakiś czas zajrzysz, co Arka zrobiła w ostatniej kolejce. Zaglądam, śledzę. To się dzieje w niej, wiesz, bo ja czasami żartuję, że jak ze śledzia takiego arkowego, przysłowiowego, stałeś się białostockim śledziem, czyli mała ewolucja. Śledzikowanie, tak. Śledzikowanie tak, i tak. Jesteś tu... Dla mnie ta kawa dobra. Ja się cieszę. Się cieszę, że dla mnie to powiedziałeś, że to, oczywiście to jest kwestia swoistej gwary, a nawet mowy białostockiej, którą poznaliśmy. Kiedyś mówiłem, opowiadałem ci za czasu Michała Probierza, do jednego z udziałowców mówię, że słabo gracie. A on mówi, powiedz to dla Probierza. Nie, co ty dla mnie mówisz? Powiedz ty to dla Probierza. Ale to nie ma znaczenia. I zawsze w takich sytuacjach myślę sobie, że czasami funkcja pomników, czy ludzi związanych, urodzony arkowiec, urodzony Lechita, urodzony legionista, od zawsze, on może być dyrektorem, prezesem, a człowiek z zewnątrz jest postrzegany czasami jak nie intrus, tylko taki, co on tam może... Najemnik. Najemnik. Ale jeżeli najemnik dobrze wykonuje swoją pracę, to myślę, że to nie jest złe słowo, chociaż takie zabarwienie ma lekko pejoratywne oczywiście, ale jak na końcu się okazuje, że najemnik wykonał robotę i podał rękę, to chyba jest... Z grupą Wagnera cię nie utożsamiam, ale... Mam? Z grupą Wagnera cię nie utożsamiam. No ale to wiadomo, ale to też no, już tutaj wchodzimy w jakieś ciemne zaułki w ogóle funkcjonowania świata. Ale masz rację, to jest najemnik, ale z drugiej strony czasami w przypadku nie tyle trenerów, co piłkarzy jest taka nadmierna fascynacja nowym klubem, całowanie herbu. Niektórzy trenerzy mówią, zawsze marzyłem, żeby tu pracować, po czym za 10 lat znajdzie się zupełnie innym miejscu. 10 lat to dobry wynik. No, za 5 jeszcze 3 kluby obleci przy okazji. Dokładnie tak. Więc nie czujesz się prezesem zawodu? Nie. Nie bo to jest drugi klub dopiero w wieku twoich 20 lat działalności chyba, nie? W sporcie. Tak. No nie, więcej. 10 lat współpracowałem, tak pierwsze moje sportowe przygody dotyczyły tenisa. Mhm. To było 10 lat, później była koszykówka i piłka nożna, tak będzie pod 15 zaczynałeś teraz. Zaczynałeś u wielkiego człowieka biznesu i wizjonera sportu, pana Ryszarda Krause, tak? Tak. Dzisiaj go w sporcie nie ma, jak wielu innych prywatnych właścicieli. To jest słabe i to jest chyba jedna z przyczyn dołowania sportu piłki nożnej polskiego. Jeśli ale dołuje polska piłka nożna? Nie. Klubowa nie do końca idzie tak, jakby się chciało. No dobrze, bo jakby się grali regularnie w tej Lidze Mistrzów, o czym powiedziałeś. Jasne, ale żeby była regularność, potrzeba paru lat jeszcze. Nie, wiemy. Ale wracając do pana Ryszarda Krause, ty u niego zaczynałeś zaraz po studiach marketingowych? Nie, ja nie kończyłem studiów marketingowych. Ja jestem magistrem psychologii.
Skończyłem Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. No, to już rozumiem te twoje negocjacje. Organizacja i zarządzanie był taki, taka specjalizacja była. I jako ciekawostka, cholera, szkoda, że nie sprawdziłem, zanim tutaj przyjechałem. Mogłeś mi powiedzieć, że będziemy gadać o tak zamierzchłych czasach, bym sprawdził, o czym ja pisałem pracę magisterską, a pamiętam, że o zakładach buchmacherskich, i które, no już było parę firm, STS wtedy chyba był tym takim największym, co nadal jest. I o czym ja pisałem, takie cechy osobowościowe, jak wpływają, i tu sobie wymyśliłem na trafność typowania. Tutaj miałem biznesowy zamysł na to, czy da radę to... Trafność typowania? Na psychologii było tak, że oprócz oczywiście opisówki, całej literatury, ta praca musiała mieć swoją objętość i podstawę jakąś taką teoretyczną, no to jeszcze obowiązkowe było badanie. Mhm. Badanie wykonałem. Żadna z moich hipotez się nie potwierdziła. Ale jak to się mówi, że niepotwierdzona hipoteza jest też bardzo ważnym wynikiem badawczym. To znaczy, że takiej zależności, którą ja sobie założyłem, nie ma. Choć dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że to tak dosyć kulawe to badanie było i tam zmiennych, które były zaburzone, było zbyt dużo, żebym mógł dzisiaj daleko idące wnioski wyciągać. Młodym człowiekiem mogłeś mieć marzenia, mogłeś mieć swoje pomysły na życie też. No tak, co później wyjechałem na 2 lata do Londynu, dokształcać się i trochę świata poznać, wiadomo, się i pracowało, i chodziłem jeszcze do szkoły, tam City University, właśnie tam marketing był i zarządzanie dodatkowo. No tak, bo później w polskim sporcie jako marketingowiec zaczynałem. No tak, taką łatkę mi przyklejono, bo trafiłem właśnie do pana Ryszarda Krause, do Procomu, do działu marketingu. Ten nazwa marketing była dosyć przekorna, bo my byliśmy od wydawania pieniędzy, a generalnie marketing jest od tego, żeby zarabiać. Procom nie potrzebował takiego marketingu, powiedzmy, no, konsumenckiego, no bo obsługiwał potężne firmy. Oj tak. Ale ponieważ pan Krause był niesamowitym miłośnikiem sportu i tym mecenasem był potężnym, to w imprezach sportowych myśmy byli zaangażowani od tenisa za wielkie pieniądze. Koszykówka, przecież Procom Tref Sopot, też Euroliga i tak dalej. Arka Gdynia wspierana i utrzymywana przez Procom. Szachy, brycz, tych dyscyplin było naprawdę po sufit i to wielokrotnie było tak, że nie było przy tym splendoru ani kamera, ani czegokolwiek, to wynikało z serca, z tego, że właśnie pan Krause tym sportem, że on niesamowicie cenił sportowców, trenerów. Te rozmowy negocjacyjne, no to czasem jego podejście rozbijało negocjacje. Tak? Ja tu wymyślam... Czy uczyłeś się tego trochę od niego? Nie, bo tu akurat przy sporcie wielu rzeczy się od niego nauczyłem. Aha. Albo inaczej, pamiętam do dziś parę takich maksym, które przy nim usłyszałem i wcześniej puszczałem mimo ucha, dzisiaj uważam, że to były mądre słowa, ale negocjacje polegały czasem na tym, że ja właśnie rozmawiam z zawodnikiem, tysiące argumentów, dlaczego ma nie grać za 10 tysięcy euro, a za 8 tysięcy jest fajnie i tak dalej, w końcu idę, mówię, prezesie, za 8. On mówi, daj mu 12. A co to za... Daj mu 12, to jest dobry zawodnik. No znam takiego właściciela, który mówi, dałem mu więcej, bo go lubię. Nie, ale to była jakaś wyjęta oczywiście z kontekstu sytuacja, tylko to miało na celu pokazanie tego, jak on żył tym. On znał tego zawodnika też, rozmawiał z nim wcześniej. I to, że ja z nim coś, jak to mówią, wydusiłem z niego, on mówi, nie ma znaczenia, daj, to jest dobry zawodnik, on to odda z nawiązką jeszcze. Miał rację. Myślisz, że... Później jako mecenas sportu, jako biznesmen, no gdzieś tam potem, jakby to się ładnie, brzydko mówi, poległ, co? To chyba w starciu z polityką. To nie podejmuje się. Masz swoje zdanie? Nie podejmuje się rozmowy na ten temat. Rozumiem. Nie ma sensu. Bo rzeczywiście to była kariera tak pikująca w górę, tak mająca dla sportu dobre... Janusz, o sporcie możemy porozmawiać, nie. W ogóle się nie podejmuje tej części. Okej. Ja po prostu pytam o twoją ocenę. Jak coś... Nie. To, co się działo wtedy, idea Procom Open, to jest właśnie ten sport. PZT Procom Team to był taki pierwszy program wsparcia zwrotnego, czyli wspieramy młodych zawodników obiecujących w tym najtrudniejszym momencie. Tak, tenis ma bardzo wysoki finansowo próg wejścia w zawodowstwo. Tu trzeba mnóstwo pieniędzy zainwestować, żeby mieć szansę, a ta szansa jest naprawdę mała, żeby mieć szansę spróbować
odebrać te pieniądze i ten program wspierał, czy to w tym programie była przecież i Ula, i Aga Radwańska, i Fryta, i Matka, i Łukasz Kubot, i Magda Kiszczyńska, Klaudia Jans. Klaudia Ignacik. Tak, Klaudia Jans była, Ignacik teraz. Ala Rosolska, czyli wszystkie te dziewczyny, które nadawały ton. Dokładnie tak. Program polegał na tym, i oprócz tego tam też były różne schodki, bo tutaj zarządzał tym Wojtek Andrzejewski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego w tamtym czasie. To była jego wizja i razem z panem Krause gdzieś to budowali. Potem razem ja ze strony ProKomu, żeśmy to koordynowali, ale zarządzał tym w pierwszej kolejności oczywiście Wojtek Andrzejewski, czyli jak sukces ktokolwiek z nich odniesie, no to część z tych przychodów wraca do systemu, żeby znów dać podwaliny tym kolejnym wchodzącym. No ale z różnych powodów ten program też musiał być wygaszony w którymś momencie. Szkoda, bo wydaje mi się z perspektywy czasu, że on miałby rację bytu. No, to nie tylko wspomnienia są bez wad, ale kiedy omawiamy, to widzimy, jaki wielki rozmach i wielką wizję nowoczesnego sportu miał pan Ryszard Krause. I to trzeba mu oddać. Stąd tak. Moje pytanie niewinne. Co się stało, że się stało? Jak nie chcesz mówić, to... Nie tyle, że nie chcę, tylko nie wiem. No tak, by trzeba pytać kogoś zupełnie innego. A wróćmy może do Arki Gdynia. Ciebie tam już nie ma, Arka w pierwszej lidze. Ja wiem, że to się wiąże, ale twoja ocena przynajmniej, dlaczego Arka nie gra regularnie w Ekstraklasie? Jak dzisiaj patrzysz na to z dystansu, możesz się pomądrzyć, bo jesteś po pierwsze mistrzem Polski, po drugie w Arce trochę życia spędziłeś, po trzecie stamtąd jesteś. Dlaczego nie gra w Ekstraklasie? Bo zabrakło jednego punktu w tym sezonie, żeby wrócić do Ekstraklasy. To takie wyświechtane powiedzenie, że Arka zasługuje na Ekstraklasę. No, na Ekstraklasę zasługuje ten klub, który jest pierwszy lub drugi w pierwszej lidze lub wygra baraże. I tego się Arce nie udało. No, to już parszywie się końcówka ułożyła dla Arki, bo brakowało jej rzeczy przez miesiąc. No, Arka miała większe szanse na awans niż Jagiellonia na mistrza. Oj tak. Już mówię o końcówce sezonu, gdzie my byliśmy liderem, a też te szanse były matematycznie mniejsze dla nas. Nieudane derby w Gdańsku, gdzie wystarczyło remis dowieść. Mecz z GKS-em Katowice, gdzie Adi Błąd ładuje po widłach i też się nie udało wyrównać. Pierwszy mecz playoffów udany, prowadzisz później z motorem i dostajesz dwa gongi na końcu. Gorzej, większego horroru i do takiego horroru krwawego z trupami na końcu sobie nie udało rozpisać. A wcześniej kilkuletnie zamieszanie. Trudno mi powiedzieć, co było wcześniej, bo przez chwilę oczywiście byłem w Radzie Nadzorczej Arki Gdynia chciałem powiedzieć za Jarka Kołakowskiego, a przecież to nie Jarek, tylko Michał Kołakowski. Tak, no ale to rodzina Kołakowska. Możemy mrugać do kamery, tak? Wszyscy wiemy, jak było. No też się nie udało im awansować. A może Trójmiasta nie stać na dwie drużyny w Ekstraklasie? Ale co do tego ma Trójmiasto, czy stać, czy nie stać? No wiesz. To jest torcik reklamowy, marketing. No tak, ale ten biznes jest i tak jest podzielony, więc... Zaplecze na pewno kibicowskie jest nieco większe w Gdańsku, ale Gdynia, Arka ma też ten potencjał nie samej Gdyni, ale tych Kaszub północnych. Idziemy tam Puck, Wejherowo, cała okolica. To też, jeżeli by dobrze policzyć, to jest kilkaset tysięcy osób, na których klub emanuje, tak samo jak Białystok. No to nie jest Jagiellonia, to nie jest tylko Białystok, to jest całe Podlasie. To jest tak fantastyczne. Wschodnia ściana. O Jezu, to jest tak fantastyczne tutaj, że ile to było? 3 miesiące, kiedy pod stadionem też jakieś małżeństwo z Mikołajek mnie łapie i mówi: prezesie, tutaj przywieźliśmy i duch puszczy i taki jeszcze... I Węgorza? I Węgorz. Tak, wrzucałem. Święty Pęcie Lozy Jargus też przywoził. Tak, no niesamowite. Że oni z Mikołajek na każdy mecz przyjeżdżają. Niesamowite. Także tu jest ten tak cudzysłów komfort, po prostu to jest fajne, że ta marka jest i emocje są scentralizowane w Białymstoku, ale to tak takim ciepłym... Rezonuje, prawda? Ciepłym i kołderką otula całe Podlasie. Jak pięknie powiedziane. No ale to rzeczywiście powiedziane w stylu wschodnim, takim serdecznym, sympatycznym. Wojtek, a teraz ile sprzedaliście karnetów na ten sezon? To tam już chyba blisko 9 tysięcy jest. Czyli podwoiliście? Tak. No to jest rekord. Jak ja przychodziłem, to rekord był niecałe 4 tysiące lub około 4. Zrobiliśmy 4 z hakiem, w zeszłym sezonie 5, no i teraz już idziemy pod 9, a myślę, że po meczu z Bodo, który mam nadzieję, że się wyprzeda,
Okaże się, tak. Mam nadzieję, że jeszcze do tej dychy dobijemy, jeżeli chodzi o osoby, które będą posiadać karnet. I to będzie taka trochę kula śniegowa, trochę a la Widzew. Bo coś się musi wydarzyć, żeby ta taka moda na zakup karnetu się napędziła. I żeby tamto stadion, tradycja. Tak, ale pamiętasz, gdyby ten mechanizm, co się wydarzyło w Widzewie, tak społecznie, że on jest wyprzedany karnetowo co sezon, niezależnie od tego, w której lidze grał, bo chyba oni to zrobili będąc jeszcze na w drugiej lidze, to też byśmy wszyscy to skopiowali. Więc wiadomo, że to musi być układanka wielu zbiegów okoliczności, trochę inicjatywy, ale niedostępność towaru napędza. Więc ja mam nadzieję, że to spowoduje, że ta niedostępność, te soldauty spowodują, że dobrze mieć karnet. Po pierwsze, on ma naprawdę super warunki, jeżeli chodzi o finanse, a do tego uczestnictwo w pucharach europejskich. Pierwszeństwo, tak? Pierwszeństwo dla znajomych, inna cena, także warto. To mam nadzieję, że on stanie się też takim trochę synonimem bycia razem. Tak? Że jak wyciągasz karnet, tworzenia rodziny, tworzenia rodziny, nie mówię, że statusu społecznego, bo to chyba nie w tym kierunku, nie, to jest bardziej takiej lojalności, ale tego, że jestem dumny, że jesteśmy razem i niezależnie od tego, czy my gramy w Lidze Mistrzów, czy się bronimy przed spadkiem, to jesteśmy jedną drużyną. Jakby nie patrzeć na Widzew, wszystko można o nim powiedzieć, ale jest rodzina. Kiedy patrzę na trybuny, to są rodzinne trybuny, ale widać, tam jest taką wspólną więź. Podobno rozważa się tam, żeby rozbudować stadion. Nie wiem, czy Widzew ciągle ma dobre relacje z Jagiellonią, czy kibicowsko? Kibicowsko się popsuło, także chyba się... mówię słowo chyba, to jest wielkimi literami przeze mnie, no bo na ostatnim meczu chyba to było w poprzednim... Tak, mecz coś tam się zaiskrzyło, coś między jedną i drugą trybuną i chyba te relacje już nie są tak ciepłe, jak były wcześniej, ale... Cóż, Widzew grał nawet, mało kto już pamięta, 100 lat temu, no powiedzmy ponad 30, grał europejskie puchary w Białymstoku ze względu na to, tak, że to ktoś mi opowiadał tę historię, że to chyba był taki przyczynek do tego, że te relacje przez lata trwały, teraz coś się zburzyło, no ale często jest tak, że ścieżki kibiców zupełnie inaczej funkcjonują niż relacje między klubami na poziomie zarządczym czy takim sportowym. Ale musisz mieć to na uwadze trochę. Znaczy nie dasz zrobić z nich rady nadzorczej, żeby tam nie rządzili ci za bardzo w klubie, bo wtedy to nie jest dobrze. Nie, ja mówię o poziomach funkcjonowania między klubami. Ja nie mówię o tym, że ktoś ma aspiracje, żeby klubem zarządzać, bo nie ma. Tu mamy naprawdę fantastyczną relację. Jestem zaskoczony od pierwszego dnia, jak oczywiście z dużą dozą sceptycyzmu mnie przyjęto w Białymstoku, ale wydaje mi się, bo to trzeba by z drugiej strony zapytać, że na dziś ta relacja jest bardzo, bardzo dobra i sobie pomagamy i działa to w dwie strony i to z sukcesami. Mistrzostwo Polskie na pewno pomogło w sprzedaży karnetów. No, bez dwóch zdań. Sprzedaży, nie wiem, z wyniku z tak zwanego dnia meczowego. Ale kiedy przychodziłeś, to było twoje zadanie, takie wewnętrzne? Muszę rozruszyć marketing, muszę ruszyć sprzedaż. Wiesz, bo to na wielu polach trzeba było Jagiellonię odbudowywać, tak bym powiedział. Jagiellonia była na dużym zakręcie finansowym wtedy. I on nie był do końca uświadamiany. Także po pierwszym audycie, który robiłem jeszcze zanim przyszedłem do Jagiellonii, już wiedziałem, że jest trudno. A dopiero jak się wejdzie do firmy, do instytucji i potwierasz szuflady, to się okazuje, że jest gorzej niż się wydawało. I rzeczywiście tak było. I tu nie chodzi o teraz szukanie przyczyn, bo one są paradoksalnie podszyte dobrymi intencjami związanymi ze stuleciem klubu i dobrą serią wyników w poprzednich latach. Tak, została inwestycja wykonana, która nie dowiozła wyniku. Do tego inwestycja w dużej mierze z własnych środków w akademię, która ma siać ziarno i procentować w przyszłości, już przynosi powoli plony. Więc była kumulacja wydatków, poszły wydatki w górę, przychody spadły. Recepta na kłopoty klasyczna. No i akurat tak się to w Białymstoku wydarzyło, więc trzeba było spróbować te trendy odwrócić, czyli ciąć koszty i budować przychody. I przez te dwa lata nam się to udało. I krok po kroku były takie momenty kryzysowe, ale wtedy szybka reakcja i współdziałanie właśnie Wojtek Strzałkowski plus cała
drużyna akcjonariuszy, siadaliśmy, drapaliśmy się po głowach, przekonywaliśmy się do pewnych rozwiązań, pewnych kwestii, czy one mają rację bytu, czy coś gwarantują, chociaż w futbolu ciężko mówić o gwarancji na boisku, ale jako instytucji, która ma dzisiaj 104 lata i nie zamierza wieszać kłódki na drzwiach, tylko się rozwijać, to dziękuję Radzie Nadzorczej za to, że była tak aktywna i wsparcie kibiców też bez dwóch zdań, bo być może to nie jest tak, że oni przychodzili, wyciągali po 1 000 000 złotych z kieszeni, żeby klub ratować, ale było sporo takich tematów stricte operacyjnych, w których ich wsparcie było potrzebne, bo to pomagało przeforsować pewne procedury. No. Jagiellonia tak lubiana w Polsce, myślę, że jest lubiana, nie mówię o samym wschodzie, ale w pewnym momencie zaczęła iść w kierunku takiego biednego klubu, który wszyscy poklepują. A jak powiedział słynny Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz, jak się nie będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmiali. Więc teraz się ciebie boją Jagiellonii, a za jakiś czas będą nie cierpieć, to znaczy, że jesteście dobrzy, że najlepsi w tym kraju. Zgadzasz się? Słuchaj, mam nadzieję, że będą szanować, a nie muszą nas nie cierpieć. Jesteśmy fajnym klubem, który można lubić. Aha. I ta baza kibiców, przez to jak graliśmy, to myślę, że takich może kibiców, którzy nie wyjdą w Krakowie, w Łodzi, w Rzeszowie, w koszulce Jagiellonii, ale tak po cichu nam kibicujących to przybyło. Wiem, mnóstwo ludzi jest w Polsce, którzy traktują to jako fajny klub ze wschodu, gdzie się nie tylko można dobrze pojechać, zwiedzić, dobrze zjeść, dobrze się napić. No wiadomo, no Podlasie jest Podlasiem. Tak. Sam stamtąd pochodzę, wiem coś na ten temat i tej Jagiellonii. Ale dzisiaj też doszedł element większego szacunku, no bo jest sukces, bo jesteście mistrzami, bo wypełniacie stadion, bo gracie w pucharach. No, nikt nie powie, że a Jagiellonia, gdzie tam, co tam. Ja pamiętam w latach 80. kiedyś rozmawiałem z piłkarzami GKS-u Katowice. Co, Jagiellonia weszła do ligi? Tam chyba na trybunach niedźwiedzie białe będą siedzieć, bo to się, wiesz, kojarzyło ze wschodem takim dalekim, Polską B czy C. No to zależy, wiesz, zależy, z której perspektywy patrzysz. Jak rozmawiasz z zawodnikiem, strzelam, z Portugalii, z Hiszpanii, Włoch, czy Austrii nawet, którzy... I nie mówię teraz o Jagiellonii. Tak. Tylko to może być równie dobrze i Lech Poznań, czy Legia Warszawa, czy jakikolwiek inny, czy Raków, no to wielokrotnie oni pierwsze co to odpalają mapę i patrzą, gdzie to jest, widzą, z kim graniczy Polska i się zaczynają zastanawiać, czy to jest dobry kierunek. A miałeś takie, ale myślę, że to już jest bardziej my zaczynamy się napędzać w tym takim w taką stronę, jak nas widzą, gdzie to nie do końca musi być prawdą. Tak, tak, ale widzisz, ludzie też patrzą, że to jest bardzo blisko, nie wiem, Białorusi, blisko konfliktu. Tak, to upadły nam chyba ze dwa transfery nam upadły przez to. Ktoś odmówił, tak, za blisko? Tak, albo jeden, albo dwóch, chyba dwóch zawodników, było nawet nie sami zawodnicy, co po konsultacjach ze swoimi rodzinami przeprosili i zrezygnowali. To jest dla nich to jest skrót myślowy. Patrzy na mapę, widzi Ukraina, widzi w telewizji to, co się tam dzieje. Widzi Białoruś, widzi dystans do granicy. To byli piłkarze z zachodniego. Na pewno. Tak, to robi wrażenie. Powiedz mi, brakuje czegoś w Białymstoku? Dobrego kortu padlowego, czy jak to się nazywa? Bo wiem, że grasz w tego padla i... Co, ja gram w padla, jak przyjadę do Warszawy, więc dzisiaj udało się zmontować... Trzy osoby, tak, no nie turniej, tutaj nasz ten kolega Ignacik, kolega Twarowski, kolega Żewłakow. O, dobry skład. Tak, także spróbuję podbijać. Nie, oni trenują, to są wariaci. Ja mam krzywą w dół, oni mają krzywą w górę, także ja jestem teraz ten... Zaproponuj dojrzałość w grze. Jestem mistrzem Polski, oszczędźcie mnie. Nie, jedziemy na maksa. No, domyślam się, że dasz rady. Słuchaj, a zdarza ci się iść rowerem po Białymstoku? Hulajnogą częściej. Są te rowery miejskie i też kilkukrotnie korzystałem, ale przyznam, że Białystok jest na tyle kompaktowym miastem, to niesamowita zaleta, nawet w stosunku do, już chciałem powiedzieć, nawet, no bo chciałem powiedzieć, Warszawa, że korki i tego typu historie. Trójmiasto jest też zakorkowane, ponieważ jest długie i te arterie właściwie główne są dwie. Białystok jest miastem 15 minut, ja to nazywam.
skąd bym nie wyszedł i nie wsiadł do auta czy na hulajnogę, to zawsze w 15 minut dojeżdżam. Czy to jest trzecia w nocy, czy jest to 16 w godzinach szczytu. Rewelacyjne miasto komunikacyjne. A doszły do mnie głosy, to legenda właściwie, jakieś gdzieś po Manhattanie w nocy w Nowym Jorku rowerem. No, fantazja czy konieczność? Konieczność. Ubera nie mogłeś złapać? No, mogłem, ale pogoda była piękna i rower był dostępny. Dobrze się tam czułeś? Lubię. Akurat bardzo dawno nie byłem. To było związane z latami, kiedy współpracowałem z Polskim Związkiem Tenisowym. Tam wielu przyjaciół. Do dziś mam, czy Tomek Wiktorowski, Radek Szymanik, jeszcze parę innych osób. I na US Open tam. Na US Open, tak. To generalnie tylko przy okazji US Open. Uwielbiam zapach tego miasta. No, jestem też chłopak z miasta. Lubię pojechać na wieś, dwa dni poddychać, ale dwa dni. Zdanie. Nowy Jork jest fascynujący. Tak. Nie wiem, może to nie to, co kiedyś, może tam mają swoje problemy, ale zawsze dobrze tam wpaść. I rzeczywiście amerykańskie podejście do sportu, do marketingu, do zarządzania też stara się stamtąd brać? Chyba nie. To jednak. Chyba inna cywilizacja. To jest tak jak... Pamiętaj, tam drugie miejsce jest klęską. Tam drugie miejsce jest klęską, ale sam sposób opakowywania imprez, który jest dla nich naturalny, u nas jest czymś, co powoli raczkuje. No próbujemy, czy my w Białymstoku, czy właściwie każdy klub próbuje coś takiego dodać. Nie wszystko jest dobrze przyjmowane z wielu powodów, więc trochę na zasadzie pola minowego coś wrzucamy, patrzymy, czy funkcjonuje, wycofujemy się. Też nie wszystko tak mi się podoba. Tak? Tam jest skrojone pod telewizję i dobrze, bo telewizja jakby jest napędza, jest też źródłem finansowania klubów w Polsce, jednym z głównych właściwie. Jest to inaczej, po prostu jest inaczej, jeżeli chodzi o sport, na pewno jest to potężne. To robi wrażenie i to w każdej dyscyplinie z tych takich wiodących, a nawet i mniej wiodących, robi to wrażenie, ale żeby przekładać coś jeden do jeden, to nie widzę tego. Wspomniałeś o telewizji. Telewizja i sposób relacjonowania dziś wielkich imprez, czy w ogóle każdych, przyszła ze Stanów. Nawet wielki Kanał Plus francuski, który dokonał rewolucji, jeśli chodzi o przedstawianie meczu piłkarskiego. Najpierw co zrobił? Wysłał swoich ludzi, żeby zobaczyć, jak robią to Amerykanie. Oni oczywiście wzbogacili i dzisiaj to wszystko mamy. Nie wszystko z Ameryki trzeba by skopiować. Nie trzeba, ale relacje mamy na fantastycznym poziomie. Uważam, że Kanal Plus od lat robi taką robotę, że czapka z głowy. Czapka z głowy. Nawet fety w Białymstoku są pokazane dobrze, ale meczyki też były dzielne. Też. Ale to tak, zasługa Samuela Szczygielskiego. Tylko i wyłącznie, nikt inny. Który tak jest. To jest akurat solo aktor. Oddał klimat Mistrzostwa Polski zdobytego przez Jagiellonię. Wojtek, padel, tenis, czyli w zasadzie zostajesz wierny tym swoim korzeniom trochę. No, co ja robię, coś, co sprawia przyjemność. Nie mam na to zbyt wiele czasu. Staram się też tak przynajmniej raz w tygodniu pójść poruszać, niezależnie od padla i tenisa, bo gdzieś masy przybyło i się źle z tym czuję, tak, i potem idę... Według mnie charyzmy. Charyzma. jako prezes klubu nie może być jakimś chudym, takim, wiesz, wycieniowanym człowiekiem. Musisz być człowiekiem, no nie powiem z brzuszkiem, bo się jeszcze obrazisz, ale takim, wiesz. Ale jak wchodzisz na kort, to kolana nie lubią tej charyzmy. Nie później. Lubią, Tak, one lubią jednak, żeby tych kilogramów było nieco mniej. I koledzy w twoim wieku, którzy nic nie robią, no, może oprócz swoich zadań, rżą tego padla i chcą cię przećwiczyć. Dobrze grają, naprawdę. To, że jeżdżą 2-3 czy nawet 4 razy w roku na te kampy padlowe, to po każdym kampie wracają i po prostu odjeżdżają mi o pewien dystans jakościowy. Myślę, że nie doskoczysz, bo masz tyle roboty związanej z Jagiellonią, że... A propos, pochwal się, co tam ostatnio, jeśli chodzi o transfery. Co się dzieje? Tak. Słuchaj, dzisiaj, nie wiem, co mamy dzisiaj, piątek. 2 sierpnia. Piątek 2 sierpnia. Thomas Silva, prawy obrońca z Wizeli, znaczy były jego klub Wizela, a jako wolny zawodnik do nas dołącza. To jest ten chłopak, którego już mieliśmy podpisywać na początku lipca. I to jest ciekawa historia o tyle, że mam szacunek do samego zawodnika i menadżera, a to była duża agencja światowa, kiedy wykazaliśmy mu na badaniach, że ma po prostu uraz. O. Często jest tak, że zawodnik wie, że ma uraz, a mimo to próbuje się prześliznąć przez badania.
My mamy dosyć mocno ten departament rozbudowany i cały co roku... Doktor Koryszewski tam jeszcze? Nie, nie, doktor Kwiatkowski już od prawie 2 lat i przyznam, że z taką skrupulatnością, jaką podchodzi do zawodników i jak mi raportuje, to mi zawsze ręce opadają. Michał, czyli co? To już mam co, czarne worki mamy wyciągać? Co to się nie nadaje? W ogóle, nie, to i to, ale zielone światło masz do podpisu, tak? Ale fizjo mają pracować nad tym, ci mają pracować nad tym i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami daje czerwone światło. I tutaj dał czerwone światło. Porozmawialiśmy z zawodnikiem. No, taka szczerość z jego twarzy biła, że on nie miał świadomości. Wręcz mówi, że zgłaszał w poprzednim klubie pewnego rodzaju dolegliwości. Oni powiedzieli, że to jest jakaś błahostka. I wspólnie doszliśmy do tego, że my go zoperujemy. My go zrehabilitujemy, postawimy go na nogi. Jeżeli on idzie w to i mi da lekarz zielone światło i trener da zielone światło, to przesuwamy kontrakt na tych samych warunkach, po prostu miesiąc później. Proszę. I powiedział, że wchodzi to, że jest zaskoczony jakby profesjonalizmem sztabu medycznego i tego, jak został tutaj przyjęty. I agencja menedżerska, która na początku też się lekko napięła na tą całą sytuację, bo oni przyjeżdżają po to, żeby podpisać dokumenty, wyjechać. A tutaj, pieniądze, tak? A tu się okazuje, że tutaj jakieś zamieszanie jest zupełnie niespodziewane. Podziękowali. Fajna sytuacja. Lubię takich zawodników i teraz naprawdę trzymam mocno za niego kciuki. Mało kto wie, że uczelnia medyczna w Białymstoku od lat jest no to jest w Polsce. Tak, to jest studenckie miasto. Studenckie miasto to jest duży plus dla piłkarzy, którzy przychodzą. Słuchaj, nie było takiej pokusy wśród udziałowców, a obawa wśród kibiców, że zdobycie mistrza i wyprzedajecie skład i zaczynacie od nowa. To pytanie, po co wyprzedawać skład, który po pierwsze zdobył mistrza, po drugie, poczekaj. Ale są historie, wiesz. Ale pewnie, że są. Teraz tylko pytanie, na jakim poziomie finansowym jest klub? Zapytanie. My pracowaliśmy mocno 2 lata, żeby wyjść z tego zakrętu finansowego. I nie weszliśmy już jakiś może prostą długą, ale już z tego zakrętu wyszliśmy, więc my nie mamy potrzeby sprzedawania. My budujemy teraz podwaliny pod to, żeby klub był stabilny, nie tylko w tym sezonie, ale spróbować już dzisiaj zaplanować sobie minimum kolejne 2-3 sezony. Tak? I mówię po stronie i sportowej, i finansowej, i samej rozbudowy firmy jako takiej, akademii, czy innych działów. Więc my nie mamy potrzeby sprzedawania zawodników. My chcemy udowodnić coś sobie. Nie po to zostaliśmy mistrzem, nie po to awansowaliśmy do Pucharów Europejskich, nie po to będziemy grali już do końca, już wiemy, że do końca roku będziemy grali, w których jeszcze nie wiemy, czy konferencji, czy Europy, czy może w Lidze Mistrzów. Trzeba wygrać z Bodo na początku. Najpierw trzeba wygrać z Bodo, ale już na pewno gramy. Wojtek, wiesz dobrze, że są propozycje nie do odrzucenia. Ale takiej nie dostaliśmy jeszcze. Aha, spokojnie. Tak jest zainteresowanie, przychodzą oferty, które na razie regularnie po prostu dziękujemy. Czyli to nie dziękujemy jest za telefon. Dla kibiców, uspokajający ich. Zdecydowanie, i zdecydowanie, tak. No bo tak. Jeśli chcemy sprzedawać karnety i bilety, to muszą wiedzieć, że co tydzień spotkają, co 2 tygodnie po Lulu i Nenę, a niekoniecznie. No i myślę, że wielu innych zawodników. To jest fajne też w Białymstoku, jaka jest identyfikacja nie tylko z klubem, ale też z pojedynczymi zawodnikami, którzy taką aurę wokół siebie potrafili dosyć szybko zbudować. No i mają swoich rzesze fanów. Taras ma swoich, Pululu ma swoich, Jesus to wiadomo, że wszyscy. Och, Jezus Maria. Tak, ale tutaj jest grupa Saczka, jest grupa Nene, tak? Jest i Mati Skrzypczak, który jak nie pamiętasz przychodził, takie różne głosy o nim chodziły. Niechciany w lechu, wiadomo. Tak, i też wejście miał takie sobie do Jagiellonii, ale... Ale jak po pierwszym meczu, czy po drugim zatęskniłem za nim, po pierwszym. Poprzedni sezon i ten profesura. Diegoes zagrał z Halitym. Z Halitym zagrał w Radomiu. I to tak wyglądało. No, słuchaj, musi być rotacja. Tak? Jak Diegoes gra głównie ze Skrzypczakiem, to na pewno się lepiej rozumieją. Absolutnie. Hality na razie jest do rotacji, ale ta rotacja będzie coraz częstsza. Im dalej w las będziemy w rozgrywkach europejskich i ekstraklasowych, a jeszcze nie pamiętam, kiedy wchodzi Puchar Polski w październiku, bo my w kolejnym rozdaniu jesteśmy, czyli chyba od października. No będzie ciasno, a jeszcze super Puchar Polski, który czeka właśnie, na nas. Gdzieś zginął i co? Zaginął. Nie wiem, zaginiony w akcji, ale na dziś nie mamy żadnych odsłuchów, co się z nim ale wydarzy. Ale powiedzmy, dlaczego? Wcześniej mieliście zaplanowane imprezy Świadków Jehowy, tak?
No nie my. Nie do końca. To nie my, stadion. Ach, racja. Tak. Nie, my jeszcze, stadion, my miasto, jeszcze klubem tak? tylko zarządzamy na dzisiaj. Ale to nie chodzi o samych świadków, tylko o termin. Nic świadków nie mam, wynajmniej. Tak, super puchar. Ja wiem, że regulamin PZPN tego nie przewiduje. Tam jest dosyć otwarta furtka na to, kiedy ten mecz się powinien odbyć i to jest po prostu decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej. No ale przyjęło się, że jest on rozgrywany tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ekstraklasowych. Z kilku powodów. Po pierwsze, jest to dobre wejście takie już dla kibiców. Po drugie, i tak tydzień przed rozgrywkami każdy klub szuka takiego ostatniego mocnego sparingu. Idealne wejście, jeszcze jakieś trofeum, z tego nie ma pieniędzy, oprócz dla gospodarza sprzedanego stadionu, ale nie ma gratyfikacji finansowej za super puchar, to też, żeby była jasność. No ale fajnie mieć trofeum. I to był 13 lub 14 lipca. Wisła grała wtedy 3 dni wcześniej i 3 dni później w eliminacjach do Ligi Europy, więc można powiedzieć, na ich wniosek ten termin został utrącony. PZPN zaproponował tydzień wcześniej, tylko myśmy byli na obozie w tym czasie, a i tak niezależnie od tego, że my jesteśmy na obozie, czyli nas nie ma, to jeszcze stadionu nie ma, więc ten termin musiał upaść. No i dzisiaj jest, jakby drzwi są otwarte na to, kiedy ten mecz ma się odbyć. On trochę stracił już właściwie na wszystkim, no bo tak. Jak zagramy w październiku, no to ja nie wiem, czy ja się nie zapytam właściwie, czemu my z Wisłą gramy. No, pucharowicze zagrają. Ja wiem, nie. To nie chodzi mi o deprecjonowanie Wisły, tylko sam fakt tego, że dlaczego akurat ten mecz w październiku, jaką ma wartość dzisiaj. Ale okej, trzeba, jeżeli trzeba, to oczywiście go zagramy. Ale na siłę angielskiej piłki. Dlatego. Dlatego? Że święte tydzień przed grają. Tarcze dobroczynności, jest ten super puchar Anglii, czy jak to nazwać. Fajna była ta tradycja tydzień przed. Okej, w tym roku rozumiem potrzeby pucharowe, tylko pytanie, czy za rok one się nie powtórzą. Tak, może tak być? Może być tak samo. Także zagrajmy. Ktoś ma chyba prawa telewizyjne do tego meczu o super puchar, więc pewnie on się odbędzie. Pewnie tak jest. Pewno o to zadba. Powiedz mi, czy interesujesz się piłkarzami, których sprzedałeś, nawet dobrze? Co dalej? Inaczej, co słychać u Bartłomieja Wdowika? No Bartek wszedł wczoraj czy przedwczoraj. Braga grała, to wiem, że z ławki wszedł i zadebiutował, ale w wyniku nie pamiętam. To tam Mateusz Kowalski, Primavera, tam kilka bramek strzelił, ale nadal na poziomie Primavery. Staram się śledzić, ale to nie tak, że mam w kalendarzu wpisane sprawcą tego. Wiesz, tego to naturalnie przychodzi. No dobra, wiesz, robisz prasówkę, no to widzisz, co się dzieje. A tak już zupełnie sportowego punktu widzenia, odejście Wdowika, liczne asysty, bramki. Nie widać tego po pierwszych meczach Jagiellonii, pucharowych, ligowych, nie widać tego ewidentnie, ale czy są już takie głosy, że przydałby się? Bartek by się przydał. Zawsze. No, na razie wygraliśmy 4 mecze, więc trudno powiedzieć, czy Moutinho jest słabszym zawodnikiem niż Bartek. Na pewno Bartek wniósł dużo w zeszłym sezonie, szczególnie jesienią. Bramkami dobijał rywali, albo dawał wręcz bezpośrednio punkty, tak jak, nie wiem, z Widzewem zwycięska bramka. Jeszcze tam kilka było takich spotkań, gdzie był kluczowym zawodnikiem. Podobało mi się, kiedy ja przychodziłem do Jagiellonii, że Bartek był taki troszkę taki wypłoszony, a jak odchodził, to już był pewny siebie facet. Gra wokół niego, czy zostawić, nie zostawić? Była. I tutaj Łukasz Masłowski był głównym orędownikiem tego, żeby Bartka zostawić i go tam szlifować na tej lewej stronie i że on to bierze na siebie. No i brawa teraz dla dyrektora i samego Bartka też i całego sztabu trenerskiego, że pociągnęli ten temat. Tak, ja cię wychwalę, to staram się przez godzinę to robić. Zaraz ale chyba nie taki. Ale powiem ci. Nie taki był pomysł na program, żeby. Nie, dlaczego, ale to, do czego zmierzam? To, co dobre rzeczy o Łukaszu Masłowskim słyszę, to... No słuchaj. Naprawdę, nie, z każdej strony. I to nie ma nic naciąganego w tym wszystkim, żadnej kurtuazji i tego, że razem pracujemy i Łukasza szanuję, tylko bo to jest oczywiste.
świetnie wykonywana praca, dobre oko do zawodników, czasami nieszablonowe pomysły, które, tak jak wcześniej wspominałem, gdzieś Łukasz musi przyjść, trochę mnie poprzekonywać, ja go też poprzekonuję, że może nieco inaczej, ale w tej części sportowej to na końcu mi tak mówi, dobra, słuchaj, biorę to na siebie. No. Wszystko ku chwale Jagiellonii. Dla Jagiellonii, żeby była jasna. Tak, dla Jagiellonii. Dziękuję ci, Wojtek. Dzięki. Wojciech Pratkiewicz, prezes Jagiellonii, prezes Mistrzów Polski, był moim gościem. Dziękuję.